się w Domu Pomocy Społecznej Ostoja w Gdańsku przy ulicy Chorzej 4. Nasz projekt zakładał dwa zadania. Pierwsze zadanie to organizacja festynu dla środowiska lokalnego. Celem takich festynów, które organizujemy od lat, jest przede wszystkim to, aby nasi seniorzy, mieszkańcy Domu Pomocy integrowali się ze społecznością lokalną. Chcemy, żeby wiedzieli, że są stałym elementem środowiska lokalnego. Podczas festynu organizujemy różne atrakcje dla dzieci, dla osób starszych. Odbywają się wspólne zawody sportowe. Jest mnóstwo atrakcji, chociażby malowanie twarzy, warsztaty rękodzieła, tak jak wspomniałem, konkursy sportowe z nagrodami. To sprzyja integracji międzypokoleniowej, na czym nam od lat bardzo zależy. Drugim zadaniem było zmodernizowanie i doposażenie naszych pracowni terapii zajęciowej. Te sale tak naprawdę są miejscem, gdzie odbywają się wszystkie zajęcia dla naszych mieszkańców. To są zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, są wyświetlane projekcje multimedialne, tam odbywają się różne wydarzenia, zabawy karnawałowe, występy dzieci, chociażby dla seniorów. Zależało nam, żeby te sale były przyjaźnie urządzone, a dzięki grantowi uzyskanemu ze spółki Baltic Hub mogliśmy zakupić nowe meble, doposażyć nasze sale w materiały i narzędzia, które urozmaicą właśnie zajęcia dla naszych seniorów. Oczywiście bardzo dziękuję spółce Baltic Hub za zorganizowanie dwóch edycji grantu dzielnicowego Busole. Dzięki temu nasze zajęcia są urozmaicone i bardziej dopasowane do potrzeb odbiorców, no przede wszystkim naszych seniorów, ale również tych osób, które zapraszamy do współuczestniczenia.